Witam Was, bardzo cieszę się, że Was aż tylu i tyle znajomych twarzy się pojawiło, także dzięki za przyjście. Jak policzyłem ostatnio z żoną, siedliśmy to 9 lat, się okazało, że już nie mieszkamy w Rzeszowie. Trochę się tu zmieniło, tak na plus, w porównaniu z tym, jak było, jak wjeżdżaliśmy, także bardzo fajnie, że też mam okazję tutaj powiedzieć dobre słowo dla Was na jugu. Dzięki też firmie, w której pracuję, ale to dwa słowa za chwilę. Kto mnie nie zna, to dosłownie taki brief, zdjęcie, to podobny jestem ja. Moja żona bardzo ładne mi zdjęcie zrobiła i teraz wszędzie je umieszczam. Jestem szczęśliwym tatą trójki urwisów, z których jedno już napisało pierwszą linijkę kodu i to był średnik. Także nawet się kompilowało. Generalnie kiedyś bym powiedział, że jestem programistą C++, to tak jak żeśmy z Wojtkiem pracowali jeszcze chyba 12 lat temu, pisaliśmy super system, który chyba jeszcze w jednej takiej niebieskiej firmie w Rzeszowie cały czas działa, aczkolwiek wszyscy muszą z niego korzystać, popełniliśmy tam trochę kodu. Dziś no już daleko jestem od tego i głównie jednak Java, a tak naprawdę rozwiązania jakieś szeroko pojęte enterprise, cokolwiek to znaczy, głównie aplikacje biznesowe, także tym się zajmuję. Niestety coraz mniej kodu, coraz więcej Excela, a to związane jest z tym, z czym zajmuję się w ostatnim czasie. W Lublinie otwieramy biuro firmy Onvelo, w Rzeszowie niestety na razie nie, ale czas pokaże, firma ma urosnąć do 2000 ludzi w ciągu najbliższych chyba 4 czy 5 lat, więc skądś tych ludzi trzeba wziąć, z kim trzeba współpracować. A że w Rzeszowie ja mam same dobre wspomnienia, to na pewno będę lobbował, tak jak udało się otworzyć oddział Mobiki. Tak samo może uda się i otworzyć oddział Onvelo. Jeśli chodzi o mnie, no to głównie właśnie technologie javowe, Spring, kiedyś Java Enterprise, byłem takim mocnym, prawda, mówię, super, Java Enterprise jest najlepsza na świecie. Spring to takie tam dla tych, co tam nie wiedzą, jak sobie poradzić z kontenerem, no to niech sobie robią w Springu, a tacy prawdziwi architekci, tacy systemowi, no to oni sobie poradzą, bo to Enterprise, no to wiadomo. A jeżeli ktoś chciałby czasami poczytać, to tu mój Twitter, także zapraszam, jeżeli jakieś pytania się pojawią, cokolwiek, to po meetupie, albo zapraszam też właśnie na Twittera, bo tak chyba najszybciej mnie złapać, zresztą generalnie tak jakoś najszybciej to idzie. To tyle, jeśli chodzi o mnie. Porozmawiamy sobie o rozwiązaniach w chmurze. Ilu z Was w ogóle ma okazję pracować w chmurze, oprócz tych, którzy w Sparku pracują w chmurze? Nie, żartuję. Kto z Was ma okazję pracować przy rozwiązaniach cloudowych? No nie ma Was wielu. Nie ma Was wielu. Albo jesteście tacy niechętni, żeby się podzielić tą wiedzą. No to sobie powiemy parę rzeczy na ten temat, tak od strony architektonicznej, może nie, ale tak od strony organizacyjnej to już bardziej tak. Powiemy sobie, co to jest w ogóle cloud computing i co to jest serverless, bo to jest jakby temat tej naszej prezentacji, ale chciałbym, żebyśmy o obu rzeczach porozmawiali, no bo one, wiadomo, rozwiązanie jest jako całość, można wykorzystać jedne usługi albo inne. Przeglądniemy sobie możliwości, jakie daje nam chmura AWS-owa, tak bardzo szybko. I przeglądniemy i omówimy w szczegółach parę serwisów już tych bezserwerowych, tak? Nie wiem, to po polsku strasznie głupio brzmi, serverless, także to będzie to. I na koniec spróbujemy zrobić działający przykładzik. Jak nam internet nie zawiesi się, no to jest szansa, że to będzie działać. Dobrze, co to jest cloud computing? Co to takiego jest? To jest tak, że mamy chmurę, tak jak chmura w niebie, wszystko, nie? Coś jest, jest taka chmura i tam się coś dzieje. Mniej więcej, jak przygotowywałem tą prezentację jakiś czas temu, to tak akurat szukałem inspiracji do jakiegoś fajnego mema i akurat przyszła do mnie córka i zapytała: tata, co robisz? Mówię, że robimy takie fajne rozwiązanie w chmurze. Ona tak popatrzyła na mnie,
ale jak w chmurze? Przecież tam nic nie ma. No i stwierdziłem, że no to nie będę jej próbował tego tłumaczyć, to jest takie coś, taka nieogarniona dla nas przestrzeń, która jest taką czarną skrzynką, do której nie musimy zaglądać. Oczywiście rzeczywistość jest taka, że musimy tam troszkę dotknąć, żeby działało, ale faktycznie przy kilku usługach to nie ma z tym większego problemu. Jeżeli popatrzymy na definicję taką typową z Wikipedii, cloud computing to jest internetowe rozwiązanie, które polega na wykorzystaniu współdzielonych zasobów do obliczeń, one są na żądanie. I tu podkreśliłem dwie rzeczy. One są dostępne w internecie, tu mamy na myśli publiczne chmury, oczywiście, bo prywatne, no niby też są dostępne przez internet, no ale już musimy mieć VPN-a. I że te zasoby są współdzielone, to jest bardzo ważne. Dlatego, że jeżeli kupujemy fizyczną maszynę, mamy ten serwer, który sobie kupiliśmy za tam furę dolarów, postawiliśmy, podpięliśmy, płacimy ten rachunek, który tam kręci tą prądem bardzo ładnie, to trzeba przyznać, że mamy fizyczną maszynę. I te zasoby są faktycznie. Jak mamy jednego kora, to on jest faktycznie jeden. Jak mamy pięć, to mamy faktycznie pięć. Tutaj kupujemy wirtualne kory. Oczywiście możemy kupić fizyczne, ale wtedy cena idzie bardzo mocno w górę. Ale nie przyszliśmy tu rozmawiać o pieniądzach, bo jesteśmy dżentelmenami. Lecimy dalej. Co to nam oferuje generalnie? Generalnie nam cloud computing oferuje uruchomienie naszego biznesu, praktycznie nie posiadając własnej infrastruktury. To jest bardzo ważne, zwłaszcza dla startupów. To jest takie coś, co fajnie na nich działa. Zresztą nie tylko na nich, ale daje możliwość uruchomienia serwerów, klastra, usługi, nie posiadając własnej infrastruktury. Czyli mam swojego peceta, podpiąłem się pod internet, nawet publiczne Wi-Fi, żeby było taniej i mogę uruchomić aplikację. Co więcej, nie muszę się martwić o jej monitorowanie. Wróć, tam jeszcze były dwa punkty. Druga ważna rzecz, to było powiedziane chyba chwileczkę wcześniej, że płacimy tylko za to, co faktycznie wykorzystujemy. Jak włączyliśmy klaster hadupowy, czy tam Sparkowy, to płacimy tylko za czas obliczeń. Nie płacimy za inne rzeczy. Tak samo tutaj w chmurze to tych rozwiązań może być kilka. Nie mówimy jeszcze o serverless, ale na przykład o uruchamianiu maszyn. Uruchomimy 5, płacimy za 5. Wyłączymy, nie płacimy. No i co ważne dla nas i z punktu widzenia samego serverless, mamy bardzo dużo dostępnych out-of-the-box serwisów, czyli gotowych usług, które dają nam pewne możliwości i my nie musimy się martwić o wiele jakby ich elementów. Wiem, że to strasznie oględnie brzmi, ale jak pójdziemy do szczegółów, to będzie troszeczkę może łatwiej. Czym jest w takim razie krok dalej? Architektura serverless. Tutaj nie będę ukrywał, że posiłkuję się taką książką Petera Zbarskiego, Serverless Architecture on AWS i oni zdefiniowali to w takich pryncypiach dla architektury. Generalnie to jest architektura bez wykorzystywania, nazwijmy to maszyn, czy to wirtualnych, fizycznych, czy kontenerów, tylko zasobów współdzielonych, usług. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na te pryncypia, to w pierwszej kolejności wykorzystujemy tylko takie serwisy obliczeniowe na żądanie. Nie wykorzystujemy gotowych maszyn. W drugim kroku piszemy proste funkcje. One tu są napisane stateless, fajnie. Aczkolwiek de facto te, jak zobaczycie sobie w AWS-ie, to te funkcje już tak nie do końca są stateless, no ale to już architektura AWS-a o tym mówi. Single purpose, czyli tworzymy małe elementy. Tak, idziemy w kierunku już nie nawet mikroserwisów, a nanoserwisów, pojedynczych funkcjonalności, które realizują to, co mają zrobić. Możemy ich mieć dużo. Kolejna, wiadomo, jak mamy takie funkcyjki, to one muszą być uruchamiane, czyli albo pushujemy jakieś notyfikacje, albo są event-driven, czy jakkolwiek byśmy na to nie popatrzyli. HTTP też rozpatrujemy jako event-driven, czyli uruchamiane są, nie działają jakby ciągle, stale, tylko ich kod jest wywoływany w momencie, kiedy jest takie zapotrzebowanie, kiedy pojawi się zdarzenie.
No i na koniec, punkt, z którym ja mam problem, no ale żeby oddać autorowi prawdę, tworzenie grubszych, mocniejszych frontendów. Mnie się to nie podoba jako backendowcowi, bo zabierają mi chleb. No niestety, ale faktycznie jest w tym jakiś sens, że troszkę tej logiki, jeżeli przepchną na frontend, zwłaszcza tej takiej, którą się da, a mniej używają systemów obliczeniowych, no to będzie o tyle lepiej, żeby zapłacą mniej, tak? No bo mniej wykorzystają możliwości obliczeniowych chmury, w związku z tym będą musieli mniej zapłacić, no a logikę pchną na frontend. Umówmy się, postawienie frontendu zabiera mniej zasobów niż na przykład jakieś obliczenia czy resty HTTP-owe, które gdzieś tam wystawiamy. To jeśli chodzi o serverless, to są takie pryncypia zebrane z tej książki. Dla mnie jakby najważniejsze, tak jak mówię, to jest to pierwsze, czyli używamy usług. A przepraszam, jeszcze jedna. To jest właśnie wykorzystanie usług, które dostarcza nam cloud. Oczywiście, jeżeli będziemy sobie mówić o zaletach i wadach serverlessa, to trzeba jasno powiedzieć, że bardzo, może nie bardzo ciężko, ale ciężko jest zrobić rozwiązanie, które nie jest vendor locked. Czyli jeżeli wybieramy jakieś rozwiązanie, które chcemy postawić na serverlessie, to raczej nie będziemy go przenosić między platformami. Czyli jeżeli zdecydowałem się na Google Cloud, to będę to robił w Google i będę używał usług w Google, czyli będę implementował ich rozwiązania i ich usługi, a jeżeli idę w AWS-a, no to będę używał ich rozwiązań. Są w tym momencie już frameworki, które to w jakiś sposób nadpisują, no ale umówmy się, to ja nie miałem okazji z tego korzystać i nie widziałem produkcyjnie, żeby któryś z klientów, z którym współpracowałem, z tego korzystał. Także myślę, że to jest albo pieśń przyszłości, albo niestety coś, co no ktoś chciał to uogólnić, no bo wiadomo, tak jak w matematyce, zawsze można to uogólnić poziom wyżej, tak, mieć jeszcze ciekawiej. Natomiast czy to się sprawdza? Są ludzie, którzy mówią, że się sprawdza. Co to jest AWS? Czy to jest rozwinięcie tego skrótu? Association of Women Surgeons? Szukałem w ogóle różnych możliwości. No nie, w naszym rozumieniu to też nie będzie bardzo, bardzo prosta architektura, a będzie to po prostu Amazon Web Services. Oni oferują w tym momencie cztery jakby kategorie usług. Generalnie, jeżeli popatrzymy na clouda, to mamy cztery kategorie takich usług, które możemy wykorzystywać i to będzie Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Function as a Service, Software as a Service. Po dwa słowa na temat każdego z nich. Infrastructure as a Service to chyba najczęściej teraz używana, przynajmniej w projektach, gdzie ja pracowałem, sposób wykorzystania clouda, czyli kupujemy po prostu maszyny wirtualne i jedziemy. 8 core'ów, 16 i RAM-u, i dysku, i tak dalej, i tak dalej. Nic w związku z serverlessem, ale no, taka usługa jest. To może być usługa też tak samo wykorzystywania kontenerów, baz danych, i tak dalej, i tak dalej. Platform as a service, no to tu już byśmy popatrzyli bardziej coś jak rozwiązania Heroku, nie wiem, czy ktoś miał okazję używać. To mamy takie komponenciki, możemy sobie z tego korzystać, to jest właśnie to. Function as a service, to pokażemy na przykładzie, konkretne usługi, które reagują po prostu na nasz kawałek kodu. I software as a service, czyli już bardzo wysokopoziomowe. Przykład, chyba najprostszy taki, Google Docs. Nie? To jest typowe, czy Office 365, gotowy software, który my tylko wykorzystujemy. To nie ma wiele wspólnego z programowaniem, no aczkolwiek jest taka usługa w chmurze. Dobrze. Jeżeli mówimy o cloudzie, to jest jeszcze jeden dość ważny temat, o którym warto pamiętać, wykorzystując rozwiązania w chmurze, a nie rozwiązania i kupowanie własnych maszyn fizycznie. To jest lokalizacja. Jeżeli mamy z tyłu głowy, że będziemy tworzyć produkt, który chcemy wdrożyć w jednej lokacji, ok, możemy sobie kupować maszyny, ale wyobraźcie sobie sytuację, kiedy robimy system, który musimy wdrożyć u nas w UK-u i w Stanach. Jest problem, trzeba mieć wszędzie data center. Cloud zamyka to za nas.
poprzez lokacje, tak? Nie tyle kolokacje, co lokacje serwerów i możliwość uruchamiania praktycznie w tych samych kosztach, bo to też jest ważne, instancji maszyn czy usług w różnych lokalizacjach. Dlaczego to ma znaczenie? No bo chyba już nikt z nas, a może ktoś jeszcze wierzy, że nie ma czegoś takiego jak network latency. I to jest największy problem w tym momencie, bo już mamy szybkie łącza, mamy szybkie sprzęty, ale niestety opóźnienia na transferze, one zawsze będą, tak? Jeżeli musimy przetransferować dane ze Stanów do Polski, no to niestety to będzie trwało i nie ma na to innej możliwości. Dzięki właśnie takim usługom jak AWS i temu, że posiadają oni, jak widzicie, wiele data center, no to możemy to zrobić praktycznie w tych samych kosztach. To nie pozostaje bez znaczenia. W tym momencie AWS ma 18 tak zwanych regionów, w których działa. Te pomarańczowe, nie wiem czy widać tam z tyłu, pewnie nie widać. Te pomarańczowe to już są istniejące, te zielone kółeczka to są te, które dopiero powstaną. Jak robiłem tą prezentację pierwszy raz, to było chyba ich 14 albo 15, czyli przez nawet niecały rok, przez parę miesięcy już kolejne regiony dodali. No najwięcej oczywiście w Stanach, ale też dużo jest w Azji, jest też parę w Europie. Najbliższy nam jest Frankfurt, będzie też Sztokholm, Ameryka Południowa, też w Afryce chyba coś będą startować. To nie znaczy, że to są jedyne lokalizacje AWS-a. Jest jedna usługa AWS-owa, RDS-owa, nie, ona się inaczej nazywa, CloudFront, która wykorzystuje jakby kaszowania i dostarczanie kontentu w sposób statyczny. I ona jest też, ma swoje centrum danych chyba w Warszawie, jeśli dobrze pamiętam. No ale dobra, jedziemy dalej. W sumie to nam daje 53 availability zones. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. Tak, to przetłumaczylibyśmy tak, ale to jest... To nie oddaje rzeczywistości. To są tak naprawdę fizycznie centra danych, nie? Dlatego, że w ramach jednego regionu mam kilka data centrów. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli jedno to centrum danych padnie, to automatycznie drugie z tego samego regionu przejmuje jego odpowiedzialność, a mnie to w ogóle nie obchodzi. I to jest też clue tego. Pomijając kwestię, że można oczywiście replikować dane, ale to jest osobny temat. Coś za szybko przeskoczyło. Tam była informacja na temat tego, że jeszcze będziemy mieli 5 nowych regionów. Aha, coś moja prezentacja za szybko myśli ode mnie. 5 nowych regionów będzie zrobionych, między innymi właśnie w Sztokholmie, z takich nam najbliższych. Dla nas najbliższy jest Frankfurt, jest też Irlandia, chyba Londyn jest, Paryż chyba już uruchomiony. Jeśli popatrzymy na dostępność różnych usług AWS-owych, to jest właśnie to. I tak nic nie widzicie. Może tam w pierwszym rzędzie Wojtek coś widzi. Już ciężko jest zmieścić te usługi na jednym slajdzie, więc nawet nie chcę wchodzić w szczegóły. O co mi chodzi? Jest ich dużo. One są bardzo różne i do różnych rzeczy służą. Są podzielone na różne sekcje. Mamy narzędzia do compute, czyli będzie IIS-owe lub tam jakieś obliczeniowe, storage, bazy danych, migracja danych, networking, nawet toolsy deweloperskie, wiele, wiele innych. No jak widzicie, tych usług cały czas jeszcze przybywa. Chociażby na Reinvencie w tym roku już ileś tam nowych usług zostało zaprezentowanych. Na przykład nie ma chyba Alexy, która z powodzeniem bardzo dobrze działa i wiele, wiele innych. To nie znaczy, że my musimy się zgodzić na wykorzystanie wszystkich tych usług, ale zawsze warto przynajmniej rozpoznać temat, wiedzieć, z czym się ma do czynienia. Niektóre usługi są totalnie darmowe, to znaczy jak mam na przykład maszyny, to ich logi mogą być ładowane do CloudFront, do usługi związanej z logami CloudWatch,
albo możemy z nimi zarządzać sami. Jeżeli chodzi o wykorzystanie serverlessowych usług, no to głównie korzystamy z tego, co daje nam AWS. Jakie te usługi będą? Zaczniemy od tych, które nas najbardziej interesują, czyli usługi serverless. Tak pokrótce, oczywiście to nie są wszystkie, to jest tylko kilka, które tak mnie się wydaje, przynajmniej wydawało mi się w momencie, kiedy przygotowałem tą prezentację, że są dla nas najbardziej takie do wykorzystania. SQS, czyli typowy messaging service, JMS-y, ktoś pamięta, to fajne, nie? Teraz mamy Kafkę, Rabbita, kiedyś były JMS-y, no to SQS to jest mniej więcej taki system messagingowy. Do tego mamy AWS Lambda, czyli Function as a Service, uruchamianie kawałków konkretnego kodu jako usługi. System notyfikacji SNS to też jest komunikacja taka publisher, subscriber, push notification, SMS-y, także jest troszkę tych usług w ramach SNS-a. Storage, taki typowy blob, czyli umieszczanie plików w chmurze, S3. I API Gateway, coś, co wszyscy backendowcy lubią najbardziej, czyli możliwość uruchamiania restów. Więcej o niektórych z tych usługach sobie powiemy w szczegółach troszeczkę później. Teraz idąc dalej katalogiem, mamy usługi te infrastrukturalne. Tutaj podstawowa usługa Elastic Cloud Compute, czyli EC2. Wachlarz wyboru budowania maszyn jest ogromny. Tutaj powiem szczerze, miałem okazję pracować z klientem w Stanach, gdzie środowisko nasze miało ponad 30 maszyn, każda praktycznie innego typu. One nie są w żaden sposób zoptymalizowane, poza tym, że mają system operacyjny, Linux, Windows, zależy co tam sobie wybierzemy. No i storage, jaki tam możemy podpiąć, tak? Kolejna usługa, jakby krok dalej, uruchamianie kontenerów. Właśnie w podobnym mechanizmie, czyli wybieramy sobie, jak duży chcemy ten kontener, żeby miał możliwości, jeżeli chodzi o fizykę, ilość procesorów, pamięć, storage, no i uruchamiamy. Elastic Load Balancer, usługa no, balancera, która pozwala nam rozłożyć ruch pomiędzy różne maszyny i uruchamianie własnych wirtualnych chmur. No to się przydaje, jeżeli chcemy zbudować taki ładny model, gdzie tylko część infrastruktury wystawiamy na zewnątrz, a część zamykamy w ramach VPC. To jest dość proste do uruchomienia, oczywiście tu już więcej pracy operacyjnej niż takiej programistycznej. Kolejne usługi, bardzo duża usługa RDS-a, czyli Database as a Service, pozwala nam na uruchamianie bardzo wielu różnych instancji baz danych i co ważne, one są gotowe. Czyli to nie jest tak, że ja dostaję maszynę Linuxową, muszę się martwić, żeby sobie tam odpalić proces, żeby pilnować tego, nie. Maszyna jest gotowa, od razu dostaję na przykład dla Postgresa. Mówię, że chcę mieć, nie wiem, czterokorową maszynę, 32 giga RAM-u, storage'u, no to tam ile fabryka dała najlepiej. I po prostu ta instancja jest gotowa. Ja dostaję tak naprawdę port, URL i mogę się do tego łączyć. No to jest tyle. No oczywiście mogę sobie podglądać logi czy metryki w CloudWatchu, gdzie mogę zobaczyć, jak bardzo jest ona obciążona. Nie? Tu warto wspomnieć, że oprócz uruchamiania Oracle'a, MSSQL'a, Dynamo to za chwilkę, jest MySQL zwykły, taki normalny, którego możemy ściągnąć z internetu, a także Aurora. Aurora, czyli specjalnie zoptymalizowana przez AWS-a instancja MySQL-a, podobno działa szybciej. Ja robiłem testy przy systemach raportowania. Robiliśmy instancję zwykłą MySQL-ową albo Aurory. Ta Aurory była szybsza, mniej więcej 10-15%, czasami w niektórych obliczeniach do 20%. Tam jest optymalizacja pod dyski zrobiona, generalnie amazonowe. Więc coś to daje, nie wiem, nie pamiętam jak cenowo, czy to jest więcej czy mniej. Usługa, ona w sumie jest bazą danych, ale jest też usługą serverless, czyli DynamoDB. Troszeczkę więcej na jej temat za chwilę, zresztą przykład też będzie dotykał DynamoDB. To jest baza danych, która nie bierzemy jakby zasobów, tylko mówimy, że tworzymy tabelkę i ile fabryka dała, ładujemy tam
Oczywiście ona też jest parametryzowalna, możemy sobie stwierdzić, że chcemy, żeby ona miała dużą przepustowość, małą. W zależności od tej przepustowości będziemy płacić pieniążki. Szczegóły za chwilę. No, możemy wykupić jakby sam storage, czyli przestrzeń dyskową. To może być przestrzeń związana z maszynami EC2, czyli Elastic Block Store. Niektóre instancje maszyn, one są troszeczkę droższe, mają własną, od razu własny storage dopięty. Dzięki temu nie musimy tego block store'u osobno kupować. To ma swoje plusy i minusy. Oczywiście S3, o którym już wspomniałem, czyli typowy blob, wrzucamy pliki. I Glacier. To jest taka usługa rozszerzająca S3, która pozwala nam na przechowywanie na przykład backupów. Tu ciekawy model finansowy jest dość, bo płaci się za dane, które się pobiera, a nie za te, które się wysyła. No ale dostęp do tych danych jest też wolny, tak? Dostęp do tych danych możemy requestować, one są dostępne po kilku godzinach dopiero. Idealna coś na robienie backupów, czyli coś, czego nikt z nas nigdy nie robi, tak? Jeszcze trochę AWS-ie, żeby was jeszcze troszkę bardziej znudzić. To usługa na przykład Device Farm. Gotowa w chmurze, na której możemy uruchamiać testy na fizycznych urządzeniach, po prostu mobilnych. Dzięki temu nie musimy mieć tych urządzeń. Jak pracowałem dla tych moich kolegów w Stanach Zjednoczonych, nazwy nie mogę powiedzieć, niestety, to tam do testów był taki specjalny pokój przeznaczony wielkości mniej więcej o tak powiedzmy tyle. I tam właśnie była taka półeczka i były poukładane telefony, one były wszystkie popodpinane, mieli swoją taką device farm. Tutaj mamy tylko kwestia zasobności portfela i możemy jechać. Glacier, to już słowo powiedziałem na temat tej usługi, typowy backup storage, bardzo tani, jeśli chodzi o tą ilość danych, natomiast dostęp do tych danych w systemach produkcyjnych nie ma szans. EMR, czyli ukłon w stronę kolegów, którzy mówili przede mną, uruchamianie klastra, czy to hadupowego, czy sparkowego, tak jak to było przed chwileczką, jak niektórzy z was wchodzili, 3 kliknięcia, bach, mamy klaster, tylko uruchamiać, i płacić. Autoscaling, ciekawa usługa związana z EC2, możliwość zdefiniowania ram, na przykład godzin, w których więcej maszyn ma być uruchamianych, wiemy, w których godzinach jest większe obciążenie dla naszego środowiska produkcyjnego, to uruchamiamy więcej instancji maszyn, które mamy gotowe, a po tym czasie one są wyłączane, tak? Dzięki temu optymalizacja kosztów. Z takich bardzo przydatnych usług to narzędzie do monitorowania, CloudWatch. Ono pozwala nam na przeglądanie zarówno logów, jak i statystyk, obciążenia, cokolwiek, co chcemy monitorować, coś dla DevOpsów, Opsów, ale też i dla nas, programistów, zwłaszcza na etapie podstawowego developmentu. Są różne też narzędzia dla deweloperów, powiem szczerze, nie przeglądałem ich, dlatego że narzędzia, z których korzystamy na co dzień, są na tyle popularne i standardowe, że gdzieś, jeżeli AWS próbuje tutaj się przebić, to dużo im jeszcze brakuje. AWS dostarcza też nam usługę identyfikacji i access managementu, IAMA. Jeżeli potrzebujemy wdrożyć jakąś politykę security, dostępu do jakichś zasobów, czy dostępu nawet do usług, to będziemy musieli skorzystać z tej usługi. Ja nie miałem okazji akurat z tego korzystać tak na co dzień. No i na koniec ciekawa usługa, która została uruchomiona całkiem niedawno, ActiveMQ. Czyli typowy broker, ale wykupywany w podobnym modelu jak bazy danych, czyli płacimy za wielkość jakby tego brokera. Chcemy, żeby szybciej tam przetwarzał to, więcej dolarków trzeba dosypać i większą instancję wziąć. To nie jest usługa serverless, ona działa na tej samej zasadzie, co usługi bazodanowe, czyli my decydujemy, jak mocną instancję mamy i ile to kosztuje. Zaczynamy od usług serverless. Zaczniemy od takiej chyba najprostszej, API Gateway, czyli punkt startowy dla wszystkich naszych restów. Bardzo fajne, przyjemne narzędzie, zorientowane oczywiście na restowe API.
To nie jest taki typowy gateway, API gateway, jakbyśmy pomyśleli, prawda, we wzorcu mikrousług, który może dowolny typ jakby eventów wejściowych przyjmować. Ja korzystałem tylko i wyłącznie z restów, na ten temat mogę się, że tak powiem, wypowiadać, z innych nie korzystałem. To jest fajna rzecz, bo mamy w jednym miejscu skonfigurowane de facto całe API. Tak? Nie musimy od strony kodu martwić się, jak wystawiamy, czy tam przypadkiem ktoś nam resta nie wystawił, tylko mamy jedno miejsce, gdzie to wszystko sobie konfigurujemy, nakładamy na to politykę, jakąś security, czy jedne usługi otwieramy, do drugich dostęp jest blokowany, jakie usługi wystawiamy, bo nie musimy wystawiać wszystkich, na którym endpoincie, czy produkcyjnym, czy na endpoincie jakimś testowym, czy na przykład część ruchu chcemy przenieść na jakąś testową usługę, a część ruchu zostawić na produkcyjne bez zmiany. Te możliwości daje nam API Gateway. Nie wszystkie sobie przetestujemy tutaj, więc nie o wszystkich będę mówił, ale przynajmniej Wam pokażę, jak to zrobić z poziomu konsoli AWS-owej. Nie będziemy dzisiaj zajmować się klientem, czyli tym, co tak naprawdę na co dzień wykorzystujemy, czyli command toolem, ze względu na to, że no, jakby wizualnie dla mnie to jest łatwiejsze do pokazania Wam i wyklikanie niż te komendy. Skalowane praktycznie bez jakichś wielkich ograniczeń. Oczywiście nie robiłem testów performance'owych, przyznam się od razu. Nie próbowałem dojechać tego API Gateway nie wiadomo jaką ilością requestów, ale ci, którzy z tego korzystają, chwalą się, że ma to naprawdę, no, jest ładnie skalowalne. Oczywiście dla Amazona to jest duży plus, no bo im więcej tych requestów, tym to oznacza więcej pieniążków. Można włączyć security przy pomocy IAM-a chociażby, czy jakiejś tam podstawowej dostępności dla usług AWS-owych, które identyfikowane są access key secretem. No, monitorowanie przez CloudWatcha, nic szczególnego. Usługa jest, mówię, dość przyjemna, zresztą to na przykładzie chyba najlepiej będzie Wam pokazać. Kolejna usługa, AWS Lambda, czyli dla programistów mięcho, nie? Tu działamy, tu jesteśmy, tu nie ma operacji, tu jesteśmy my, to jest tylko ten kod, który tworzymy. Proste funkcyjki, jako że jesteśmy na jugu, napiszemy w Javie, można pisać w różnych językach, co Wam pokażę. Piszemy tylko tak naprawdę logikę i to, co się ma dziać, jakaś interakcja. I jest zoptymalizowany pod uruchomienie. Co to znaczy? To znaczy to, że de facto AWS wymyślił ten model jako taki typowy model mikrousługi. Powiedział sobie, że okej, my weźmiemy Twój kod, jak on jest napisany, tak jest, ważne, żeby się uruchamiał i żeby był zgodny z jakimś tam naszym interfejsem. Obudujemy go sobie w kontenerek, będziemy go sobie trzymać u siebie. Jak Ty będziesz do niego wołał, to my go wtedy podniesiemy, uruchomimy, zrobimy to oczywiście za Ciebie, nie musisz się martwić. Tak działa Lambda generalnie, czyli ten kod jest uruchamiany w takim mikrokontenerze. Wiążą się z tym pewne problemy, ponieważ oczywiście AWS nie ma interesu w tym, żeby ten kontener działał cały czas, tylko żeby był usypiany po jakimś czasie. W związku z tym w momencie, kiedy albo pierwszy raz wywołujemy usługę, albo ona jest wzbudzana po jakimś czasie, to niestety dostęp do tej usługi jest zdecydowanie dłuższy. Co Wam pokażę na przykładzie, bo trzeba będzie timeout ustawić dość duży przy startowaniu usługi, chociaż sama usługa, jeżeli wielokrotnie jest wywoływana, to już wykonuje się szybko, a nie jest cache'owana w żaden sposób. Płacimy tak naprawdę za uruchomienia. To znaczy, to też tak, no tak, za uruchomienia, ale też za to, jak duży mamy ten kontener. To znaczy, ile użyliśmy pamięci, ile czasu było to uruchomione, bo tu nie definiujemy core'ów. No i w ten sposób jesteśmy chargowani. Oczywiście im więcej pamięci wykorzystujemy, tym więcej płacimy. Im dłużej wykonuje się aplikacja, tym więcej płacimy. Dlatego jak wrócimy do tych pryncypiów, jeden z tych pięciu pryncypiów mówił o tym, żeby te funkcyjki były małe. To jest z tym też związane. No i jakby najważniejsza rzecz to w jaki sposób ten kod wywołać, bo co mi z tego, że mam kod w jakiś tam do uruchomienia. No muszę mieć jakiś trigger, który go odpali.
No i tu tych triggerów wypisałem tylko kilka. Pokażę Wam już w konsoli AWS-owej, no to ich jest dużo więcej. Z takich dla nas najważniejszych API Gateway, S3 Events, to te dwa przetestujemy. Może być akcja na DynamoDB, może oczywiście wpaść coś na kolejkę, jakaś notyfikacja. Są streamy, które mogą wygenerować to. To może być, nie wiem, jakieś żądanie z Alexy, to może być no, dużo, dużo innych rzeczy. Popatrzymy sobie na przykład, nie ma co o tym mówić. Chodzi o to, że wybór jest duży. To nie jest tylko HTTP. Z takich usług, którą ja na przykład widziałem, jak była wykorzystywana, to aplikacja androidowa. Po zbudowaniu się na Jenkinsie była wrzucana na S3, przy pomocy Lambdy była podpisywana i wrzucana na store automatycznie, czyli taki continuous delivery było. Deployment był zrobiony. Kolejna usługa DynamoDB, już troszkę powiedzieliśmy sobie. To jest baza NoSQL-owa. A jakbyśmy poprzyli na zestaw baz NoSQL-owych, to nie jest tylko jedna, bo są dokumentowe, grafowe, column-based, nie wiem, jakieś pewnie jeszcze by się znalazły, to ta jest właśnie taka zorientowana na kolumny. No, jest jedna tabelka i ma dużo kolumn, możemy je dynamicznie rozbudowywać. I dzieje się to bez naszej interakcji, co też zobaczycie na przykładzie tego kodu. To jest usługa oczywiście w całości serverlessowa. Co to oznacza? To nie jest tak jak w przypadku MySQL-a czy ActiveMQ, że kupujemy sobie instancję, która ma 4 procki i 32 giga RAM-u, tylko jest black box, w którym my mówimy, że chcemy mieć przepustowość na odczyty i zapisy na jakimś tam określonym poziomie. Oczywiście im większa przepustowość, tym więcej płacimy pieniędzy. Deklarowana, bo chyba tam de facto to nie jest to liczone od odczytów. Bardzo proste skalowanie, no skoro usługa serverless, no to nas ono w ogóle nie interesuje. To się dzieje automagicznie. Zawsze jak tak się dzieje, to później ciężko poradzić sobie z błędami, ale nie spotkałem się z takimi. Replikowana w ramach regionu, czyli jeżeli padnie jedna data center, no to drugie od razu ma zreplikowane. My możemy replikować pomiędzy regionami. To jest dla nas o tyle ważne, że jeżeli uruchamiamy znowu usługę w wielu lokacjach, to będziemy to właśnie mieli jakby gotowe rozwiązanie. Trudny temat, na którym ja powiem szczerze się potknąłem, to raportowanie z tego. Tak jak bazy NoSQL-owe generalnie są bardzo fajne, bo się fajnie tam do Mongo wrzuca dokumenty, że dokumenty duże są, nie mają struktury, nie trzeba budować jakichś wielkich SQL-i do nich, no to niestety raportowanie z takiej bazy to już nie jest taka przyjemna rzecz i tutaj znowu wkraczają koledzy od Data Science, którzy powiedzą, że postawimy sobie klaster Sparkowy albo Hadoopowy, albo użyjemy Redshifta, albo innego rozwiązania, oczywiście, ale to już jest kolejne rozwiązanie. W przypadku bazy SQL-owej napiszemy dwa magic query z 4 joinami, może będzie wolno, ale będzie działać. Tutaj nie jest tak prosto. Kolejna usługa, storage blobowy S3. Wbrew pozorom większość z Was z tego korzysta na co dzień, z tej usługi, nawet nie mając świadomości. Dlatego, że no, to jest usługa podobna do G-Drive i Dropboxa. Dlaczego Dropbox, to się zaraz wyjaśni. Oczywiście jest backupowana, mamy różny poziom dostępu, zorganizowana w takie wiaderka, bakety, gdzie możemy sobie te pliki przetrzymywać. W ramach tych baketów możemy sobie oczywiście organizować to w foldery, pliki. De facto no, to jest jakiś tam storage, który trzyma pliki binarne. Bardzo szeroko wykorzystywana chociażby w takich usługach jak Dropbox. Dropbox bardzo korzysta, właściwie głównie storage jest wykorzystywany S3. Inny serwis, na przykład Netflix albo Spotify. Dlaczego? No wiadomo, mnóstwo problemów związanych z infrastrukturą i dostępem do tych danych jest załatwianych przez operatora, czyli przez AWS-a. Zresztą wiele kontentu statycznego też jest tam trzymane. Co ciekawe, są specjalne usługi, które można wykupić w Amazonie. Nie mam akurat tutaj tego zdjęcia, bo całą prezentację tylko o tej usłudze ma mój kolega z Bydgoszczy, którą wykonywał kiedyś w Lublinie i pokazywał.
w jaki sposób te dane, no bo wiadomo, jak mamy do wypchnięcia tam 1 gigabajt danych, dobra, to tam nasza sieć jakoś tam wyciągnie, internetem to pchniemy. No ale jak mamy jakiś storage, który ma, nie wiem, terabajty danych albo petabajty danych, bo i takie są, no co zrobić? Przecież nie będziemy pchać internetem, bo wtedy YouTube nie będzie działał, nie? W naszej firmie, no bo zajmiemy całe łącze. Mają taką usługę, że mogą przywieźć albo skrzynkę, ta skrzynka jest troszkę większa niż ten stolik chyba troszeczkę w ten sposób. Bierzemy tą skrzynkę na 3 dni, podpinamy, usługa jest chyba darmowa, no bo przecież jak już zapłacimy za ten storage, co nam wrzuciliśmy, to wystarczy. Nie wiem, czy w Polsce jest dostępna, to ona nie jest taka droga, chyba tam 200 dolców, że przywiozą to i ten. Albo druga opcja jest jeszcze fajniejsza, że przyjeżdża taki wielki tir. Nie wiem, jak to się... Jeszcze raz? Tak, to się chyba Snowball nazywa. A, to ta... Jakoś inaczej się nazywa, w każdym razie fajnie to wygląda, bo ta ciężarówka to jest faktycznie jeden wielki kontener. No i podpinają to gdzieś tam do sieci, no i można te dane tam uploadować. No wtedy koszt, to chyba jest indywidualnie już zdecydowany ten koszt. Aczkolwiek biorą taki storage. Oczywiście w Polsce chyba nie ma dostępnej tej usługi z tą ciężarówką, ale dostępna jest ten Snowball, chyba można to wykorzystać. SQS, Simple Queue Service, czyli taka kolejeczka, synchroniczna komunikacja, to chyba oczywiste, standardowa kolejka, która gwarantuje, że dostarczony zostanie event przynajmniej raz. Spodobało mi się to zdanie w dokumentacji, przynajmniej raz, czyli co, może 2 razy wpaść, nie? Nie wiadomo, co o tym decyduje. Kolejka typu FIFO. Taki typowy JMS bym to nazwał, no, nic szczególnego. API dość proste do zaimplementowania, jedna chyba anotacja i tyle. Notyfikacje, no to też jest taki troszeczkę message broker, publisher, subscriber, model. Do tego możliwość tworzenia pushy mobilnych. W tym, że AWS nie ma swojej usługi, czyli znowu musimy wziąć usługę sobie od na przykład Google'a, czy tam Firebase Cloud Messaging, mieć tą usługę już podpiętą do swojej aplikacji i dać te dane autoryzacyjne dla AWS-a, no to wtedy możemy sobie przepychać te pushe poprzez AWS-a. No, mamy dodatkową warstwę abstrakcji. To samo w przypadku Apple'a i innych rozwiązań tego typu. Możemy też wysyłać notyfikacje SMS-owe. Oczywiście to kosztuje jakieś tam ułamki, ale jednak ułamki dolarów. Oczywiście to jest usługa dostępna na całym świecie. Łatwa integracja z SQS-em i Lambdą, dlatego że niektóre z tych rzeczy można kolejkować, a Lambda może czy to wywoływać, czy reagować na te notyfikacje, ponieważ notyfikacje, jak wiecie, na przykład w Firebase są dwukierunkowe. Czyli komunikacja jest po protokole XMPP, dwukierunkowy, stanowy, fajnie działa. No i co, przechodzimy do przykładu. Spróbujemy sobie napisać taką prostą usługę, która reagować będzie na to, co się stanie w naszym bakiecie S3. Wywoła się kawałek kodu, który będzie de facto zapisywał w bazie DynamoDB, no, co tam się zapisało. Taki prosty log, żeby to zajęło nie za dużo czasu, więc zobaczymy. Dobra, to ja muszę się przełączyć. Jeśli dobrze pamiętam, w tym oknie mamy IDE. Zrobimy sobie nowy moduł, programujemy w Javie, wykorzystamy Mavena. Niech to będzie S3 Event Listener. Oj, to tylko nazwa. Dobra. Dobra, najpierw dodamy dependency. Jako że jestem leniwy, to wykorzystamy Lamboka. Wykorzystamy
Lambda Java Core. Dobra. Kolejne dependency to będziemy mieli z eventami. Czyli te eventy S3-kowe, żebyśmy mogli sobie podpiąć, to musimy kolejne dependency dodać. AWS Lambda Java Events. I będzie tak. Co mamy? I DynamoDB jeszcze się przyda. No, tu nie będzie. Tak czy tak? Java SDK? Nie. SDK Java. DynamoDB. Nie? Oszukał mnie. Java SDK Dynamo DB. Jeszcze muszę sobie podglądnąć wersję. A, bo tu nie ma. No, dobra. Tak, i wersja jakaś tam, niech będzie. Dobrze jest, bo wersję podpowiedziało. Dobra, jeszcze jedną rzecz musimy zrobić. Podpiąć sobie plugin. Plugin Shada. Dlatego, że niestety musimy wraz z tą lambdą dostarczyć wszystkie biblioteczki, które tutaj wykorzystujemy. A najszybciej to będzie w ten sposób zrobić. Dobra. Nie tu. No. Czyli zapniemy się na fazę package z golami shade. Tu chyba powinno być OK. No to nowa klasa. Zaczniemy od klasy, która będzie służyła nam do zapisu do DynamoDB, czyli takiej typowo ORM-owej wykorzystania DynamoDB. Nazwijmy ją event item. I tak. Co jest? Data nie ma. Nie tego podpiął. A, nie podpiął tego, co chciałem. Dobra. O, ten powinien pomóc. Data. Wykorzystamy sobie builder. I oznaczymy, że jest to encja DynamoDB table. Musimy podać nazwę tabeli, nazwiemy ją S3Events w takim razie. Zdefiniujemy sobie klucz haszujący, który będzie miał znajomo brzmiącą nazwę ID. Następnie będziemy chcieli mieć jakąś datę, kiedy to zostało wrzucone, ale nie kiedy my wywołaliśmy lambdę, tylko kiedy ono pojawiło się na S3. Kolejny będziemy mieli nazwę pliku, który wrzucony. I na koniec zrobimy sobie event
name, czyli coś, co nazwa tego eventu, który spowodowało wrzucenie do bazy. Tu jeszcze musimy podać Amazonowi informację o tym, że to będzie timestamp konwertowalny. I właściwie chyba na tym etapie tyle. No to kolejna klasa, czyli Lambda, czy event listener. Dobra. Moglibyśmy tego nie robić, ale dorzucimy sobie implementację request handlera, który przyjmuje dwa generiki. Pierwszy generik to jest to, co wchodzi, drugi generik to, co wychodzi z Lambdy. Pierwsze, co wchodzi, to będzie S3 event, to będzie to, a wychodzi void. Taki oszukany, ale jednak void. Implementujemy jedną metodę handle request, która w parametrach ma kontekst. Czy wy widzicie coś z tyłu? To czemu nic nie krzyczycie? A to taka niespodzianka, później myślicie, że to wrzucę na GitHuba, nie? Kurczę, nic nie powiedzieli. Teraz lepiej? Niewiele lepiej, ale lepiej, nie? Coś tam widać. Dobra, czyli jesteśmy. S3 event klasa. Implementujemy taki interfejs AWS-owy request handler. Podajemy te dwa generiki. Moglibyśmy tu coś zwrócić, ale to jest bez sensu, bo ta metoda przecież nikomu nic nie zwraca, nie? Nawet jak zwróci false, to też bez sensu, bo to nic nie daje. Kontekst uruchomieniowy, event S3, który sobie zaraz będziemy mapować. Dobra, ale żebyśmy mogli cokolwiek pisać do DynamoDB, to musimy do tej usługi się dostać. Nie ma jakiegoś magic narzędzia, tylko musimy użyć normalnego interfejsu. W związku z tym musimy podać AWS-owi credentiale dostępu do tej usługi i stworzyć obiekt, który będzie nam takim entity managerem. To jest DynamoDB Mapper. Są generalnie w Dynamo dwa rodzaje interfejsów, które służą nam do operacji na danych. Jeden taki właśnie hibernate'owy, nazwijmy go, czyli taki typowo ORM-owy, a drugi, gdzie możemy budować requesty, put itemy, get itemy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ale mieliśmy zrobić, credentiale, credential provider i DynamoDB mapper, o nazwie mapper. Teraz zrobię coś brzydkiego, ale może się nikt nie obrazi. Zainicjalizujemy sobie to w konstruktorze. Wiem, brzydko, można by było to wypchnąć do metody i nic zrobić. Dobra, nieważne. Jedziemy. New AWS Static Credential Provider. New Basic AWS Credential. I tu de facto musimy podać dostęp do AWS-a. Możemy to zrobić easy way albo taki ładny way. Easy way to w stringach powklejam te access keye, ale my zrobimy to troszkę inaczej, bo wykorzystamy sobie zmienne środowiskowe, które zdefiniujemy dla tej usługi. Getenv. Żeby nie trzeba było dużo pisać. Nie tu średnik, tylko tu. No to mamy credentiale zdefiniowane, trochę mało. Jeszcze mapper. Mapper. To ciekawe. Tam musiałem to tworzyć konstruktorami, a tu jest nowsze API i mogę wykorzystać buildera. Jedziemy. Co my tu mamy? Z credentialami. Credential provider. I z regionem US East, bo z takiego będziemy działać. I zbudujemy. Dobra. To tyle inicjalizacji. Teraz pójdziemy do tej części, gdzie rozpoznajemy te zdarzenia. Najpierw małe zabezpieczenie, chociaż ono chyba jest niepotrzebne.
następnie takie. Co zrobiłem? Zabezpieczyłem się przed tym, żeby te dane wejściowe nie były nulowe. To w sumie chyba mała szansa, żeby się zdarzyło, aczkolwiek moglibyśmy taki test spreparować jeszcze w samym Amazonie, żeby to spowodowało wywrócenie się tej usługi. No i co? Teraz poiterujemy sobie po tych rekordach. Co to są te rekordy? To są te zdarzenia, ponieważ w ramach jednego eventu możemy kilka rzeczy zrobić, czyli kilka rzeczy może się zdać. Może być kilka plików dodanych, kilka skasowanych. No to AWS to grupuje i dopiero wtedy wysyła event. Dlatego tutaj sprawdzamy tą kolekcję, a teraz sobie po niej poiterujemy. Bach. I teraz już będzie w ten sposób. Moglibyśmy to pewnie zrobić jakoś ładniej, przerzucić do streama, nie iterować forem, ale już zostawmy to. I co my chcemy zrobić? My chcemy zapisać sobie obiekt event item o następujących danych. Timestamp to będzie z eventu time. O event ID, tego już sobie nie wyciągniemy, to sobie wygenerujemy. Nazwa eventu, niech będzie tak. I na koniec nazwa pliku. Tu byśmy się spodziewali, że będzie file name, nie. Bo tu musimy się grzebnąć do obiektu i do klucza. Nazwa pliku to jest de facto klucz, pod jakim zapisywany jest każdy item. Jak już to mamy, to możemy zrobić build. I teoretycznie to powinno zadziałać. Zacznijmy od kompilacji. Kurde, na tym ekranie, jak na chwilę popatrzyłem, to nawet ja nic nie widzę. Jedziemy, paczka. Najważniejszy napil build succeeded, jest dobrze. Konsola AWS-owa, ciekawe czy mnie wylogowało. Lambda, no nie, nawet nie. Jak odpalamy sobie z serwisów Lambda, a nie mamy żadnej Lambdy, to tam się inny ekran pokaże. Jest magic button create function, nawet pomarańczowy, ciężko nie trafić. My sobie będziemy robić funkcję, która nazywa się, nazwijmy S3 Event Listener. I teraz jak tu widzicie, różne runtime można odpalić. Albo w Netcore, jedynce lub dwójce, w Go, Java 8, Node 4.3 albo 6.0, albo Python 2.7.3.6. W Node jest fajnie, bo można pisać inline. Nie pamiętam, czy przypadkiem w Pythonie i w Go tak nie jest też. Ale w Javie jest inaczej. Definiujemy jakąś rolę, to są domyślne ustawienia. To coś chce? Może by. Ta sama, co była na początku. Przynajmniej mylę się zawsze tak samo. To co, jedziemy, tworzymy. I co? Uploadujemy Java file. Gdzie to było? W SRC, my. Jak się ten projekt nazywał, bo ja już to... Event Listener. Zobaczmy po dacie, 19.30, to by się zgadzało. I teraz ważna rzecz, jeżeli chodzi o Java, to zdefiniowanie, gdzie ten handler leży, czyli wskazanie tak naprawdę nazwy klasy i metody. Ponieważ implementowaliśmy interfejs request handlera, to nie musimy wskazywać metody, wystarczy, że podamy pełną ścieżkę, jak mówi help, package plus class name i będzie pan zadowolony. Dobra, jest. Z takich ustawień tutaj ważna rzecz, basic settings, ale dość ważne. Ile maksymalnie pamięci może używać usługa? Tu jest 128, ja ustawię 512, a później wam pokażę dlaczego. I po jakim czasie, jak usługa sobie, ta funkcyjka działa, ma być rzucony timeout. Czyli jeżeli coś nam się nie powiodło, tak jakbyśmy chcieli, to w którym momencie ma być zabite to żądanie. My sobie ustawimy 10 sekund, też za chwileczkę wam pokażę dlaczego. To troszkę więcej, 512 chyba musi być, no może być tyle.
Dobra. Oprócz tego możemy zdefiniować zmienne środowiskowe, ponieważ nie zahardkodowałem tych wartości, to tu musimy sobie je wpisać. ACC i secret. Nie będę ukrywał, że mam to na boku. Dobra. To takie przyjazne string. Na pewno każdy z Was zapamiętał już, jaki mam dostęp do konta. Nie ma problemu. Na szczęście na każdą prezentację mam osobne access key. Jak zawodu. Taki jestem. Nie jestem aż tak leniwy. Dobra. Wygląda na to, że wszystko powinno zadziałać. Jak to na systemie produkcyjnym, zaraz zobaczymy. Najpierw sobie zaplodujemy to i to chwilkę potrwa, bo to musi przepchnąć. Paczuszka ma 8,6 mega. Dla paczek powyżej 10 rozważ użycie S3. Cwaniacy. Tak. No dobra, jak tu się uploaduje, to ja w takim razie słowo na temat triggerów, czyli coś, co odpala nam tą usługę. Jak widzicie, tutaj mamy kilka. To są tylko jakby grupy tych usług, które mogą być. API Gateway, Internet of Things, Skills Kit, nawet nie wiem, co to jest, Smart Home, CloudFront, CloudWatch, jakieś eventy albo logi, czyli co się dzieje w logach. Możemy Lambda odpalić. Code Commit, to fajne. Cogito, DynamoDB, Kinesis, S3, SNS. Tak jak mniej więcej mówiłem. Za chwileczkę to sobie nawet się udało. Teraz fajna rzecz, nie muszę tego w żaden sposób męczyć się, tylko mogę sobie zdefiniować test event. Ponieważ to ma być event S3, to musimy sobie zdefiniować jakiś taki domyślny, żeby nie było, że ja to zmyśliłem, to damy tutaj rok 1971 i nazwiemy go test put. Dobra. Jeszcze jedną rzecz musimy zrobić, zanim ja to odpalę. Znaczy mogę to odpalić, ale się wywali. To, co muszę zrobić, to muszę na DynamoDB założyć nową tabelkę. Najlepiej, żeby ona się nazywała tak samo jak to. Czyli S3 Events. To jest cały czas konsola AWS-owa, tylko część DynamoDB. Tworzenie Partition Key ID, czyli klucz główny. U nas jest stringiem, więc niech tak zostanie. Tu nie wgłębiamy się jakby w jakieś wielkie meandry konfiguracji. I magic się dzieje. Kółeczko się kręci, dolary lecą. Te dwie rzeczy są dla nas dość ważne. To jest właśnie przepustowość naszej tabelki. Czyli jeżeli mamy usługę, która będzie potrzebowała więcej, to trzeba pogrzebać tu w ustawieniach albo włączyć autoscaling, który nam to doskaluje i oczywiście też nas charge'uje, albo od razu możemy założyć, że ona będzie troszeczkę większa. Na potrzeby tego testu nie ma problemu, żeby zostawić to tak, jak jest. Możemy włączyć też streamy, które generują zdarzenia z tej tabelki, ale to już... Widzicie tam coś z tyłu, czy nie? Trochę lepiej, nie? O, może tak. To tutaj, też się nie da. O, tu są takie provision read capacity, czyli możemy rozróżnić przepustowość dla odczytów i rozróżnić dla zapisów, nie? Stworzyło się? Stworzyło. Żeby nie było, tabelka jest pusta. Teraz robimy magic i zobaczymy, czy zadziała. Jeszcze w tym momencie ta lambda nie jest podpięta do żadnej usługi, robimy tylko test. Bach. Odpalamy. No nie mogę powiedzieć, żebym się dużo nakodował, a odpala się dość długo. O, udało się. W szczegółach sobie popatrzymy, co zwróciło, ile to się uruchamiało, za ile zostałem szczarżowany i tak dalej. To tutaj... Lepiej? Coś widać? Uruchamiało się przez prawie 4 sekundy. Zostałem zbilowany za 3 sekundy 80. Zaalokowałem 640 mega, ale użył tak naprawdę 111 mega. O, tego już nie widać. Fajnie. Nie da się przesunąć bardziej. O, jak trzymam, to trochę widać. 111 mega. Dobra. Czemu tak się stało? Dlaczego tak się stało, że to tak strasznie długo działało? Podnosił się kontener. On musiałby zostać stworzony,
podniesiony i w tym momencie on działa. Jeżeli puścimy jeszcze raz testa, no to zobaczcie, że on się teraz uruchamiał już tylko 188 milisekund, nie? Ale nie sprawdziliśmy jeszcze najważniejszej rzeczy. Czy tam faktycznie się coś zapisało? O, tu jest magic button do odświeżania. No i jest sukces. Data się zmieniła. Dwa takie same żądania, dwa takie same rekordy. Zmienił się tylko identyfikator, który nadajemy losowo. Czyli jest OK. Gdybyśmy poczekali chwilę z tą usługą, to możemy sobie zrobić taki teścik za chwilkę i uruchomili ją, nie wiem, tam po kilku minutach, to zobaczycie, że znowu ten czas będzie troszeczkę większy, a później przy kolejnych wywołaniach będzie mniejszy, no bo ten kontener już będzie w taki warm, wygrzany, nie? Oni to jakoś w ten sposób określają. Dobra, ale to nie jest wszystko w tej usłudze, co byśmy chcieli zrobić, bo ja bym chciał jeszcze, żeby ona faktycznie działała na usługę S3. Ale jestem trąba, bo nie zdefiniowałem sobie bucketa S3. Więc wchodzimy na S3. Tak wygląda konsola S3. Tworzymy wiaderko. Wiaderko musi mieć unikalną nazwę. Tak samo było w Google Cloud Engine. To jest związane z tym, że dostęp do tej S3 jest bezpośredni poprzez HTTP. Więc muszą być unikalne nazwy globalnie. On tam oczywiście sobie w ramach danego regionu to definiuje. Dobra, jakoś go nazwiemy. RUK bucket. Może być? Może być. Nie będę wchodził w szczegóły, to jest dla nas nieznaczące. Tworzymy bucket i on już jest. Jak popatrzymy do środka, nie ma niczego. Co to masz na myśli? Dopóki nie usunę. Ale nawet jak usunę, to te nazwy nie są chyba zwalniane czasami. Dlatego unikalność nazw to tutaj jest taki fancy, nie? Jak sobie popatrzymy, gdzieś tu pewnie jest ta opcja, ale ja nie pamiętam. Można zobaczyć sobie, na jakim endpointie są te resursy wystawione, nie? No dobra, ale najważniejsze, że mamy bucket. Jeszcze raz go przeładujmy. Teraz już mam bucket, który mogę sobie wybrać. Widzicie tam, czy za nisko? O, może tak będzie lepiej. Tu wybraliśmy bucket, Kinesis się doda mi potrzebnie. No i gdzie to uciekło? O, konfiguracja. Definiujemy sobie, na jaki bucket reagujemy, czyli w którym buckecie ma się zdarzenie stworzyć, a także co to ma być za rodzaj zdarzenia. My sobie dodamy, że każde stworzenie czy tam jakiś put, post, copy, cokolwiek nowego, co się dzieje w bakecie, to nasza usługa się podniesie. Tu możemy dodać, z jakim prefiksem ma być ta usługa, z jakim suffiksem, ale nas to nie interesuje. Jedziemy. Dodajemy i zapisujemy. Czyli teraz mamy dwa rekordy w Dynamo. Jeżeli dodamy sobie, zaplodujemy tu jakiś plik, dowolny, najlepszy będzie ten, bo ma mało, szybko pójdzie, to powinien się zapis w bazie DynamoDB pojawić. Bach. I upload. Wrzuciło się. Patrzymy na Dynamo. To będzie ten wpis. Tu mniej widać, a teraz więcej widać. Popatrzcie, że te pola, ta tabelka na początku miała tylko haszki, ten podstawowy, który zdefiniowałem przy tworzeniu, to jest ten ID, o ten. Natomiast pozostałe pola dodały się automagicznie w momencie, kiedy poszło wstawienie rekordu do bazy de facto, nie? Tak jak mówiłem, event name sobie wyciągnęliśmy, tutaj jest put, czyli wstawienie pliku, nazwa pliku, generalnie zgadza się i timestamp, czyli moment, kiedy to zostało dodane. Czyli zadziałało. No ale co nam z takiej usługi, co tylko tam działa na jakąś S3 i nic nie możemy API zrobić, nie? No to zrobimy sobie drugą usługę, która nam pokaże, co jest w tej bazie. No i żeby nie było, stworzymy nowy projekt. Ciach, ciach. Tylko to nie tak. Nazwiemy go S3 Event Endpoint. Dobra, niech będzie tak.
mamy. Jak stoimy z czasem? Tak sobie. To mogę skopiować te zdarzenie. Albo dobra. Plugin, tak samo, shade plugin. Musimy wykorzystać. To się niczym nie różni od tego, co zrobiłem w poprzednim przypadku. Musimy niestety wszystkie te biblioteki dostarczyć. Jak przygotowywałem tą prezentację wraz z kolegami, jako warsztat taki chyba 3-godzinny, to bardzo się zdziwiliśmy za pierwszym razem, jak odpaliliśmy Lambda, a ona nie miała żadnych swoich własnych bibliotek AWS-owych, czego byśmy się mogli spodziewać. Niestety. Shade. Dobra. I dependency. DynamoDB przyda się. I Lombok. I na koniec AWS Lambda Core. Czyli dorzucimy sobie Lambdy. Chyba wszystko, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, to jedziemy w takim razie. Nowa klasa. Znowu sobie zdefiniujemy. Znowu sobie zdefiniujemy eventa, który będziemy czytać z bazy. Tu już builder nam nie jest potrzebny. Zdefiniujemy, że to jest Dynamo DB table. Aha, wy znowu nic tam nie widzicie z tyłu. Table name. S3 events. Jak się nie walnąłem, to będzie tak. Co jeszcze dalej mamy? Haszki to jest. ID. Interesuje nas na pewno timestamp, ale nazwijmy to ładnie team timestamp i przemapujemy to na timestamp. Dalej to niech będzie event. Jeśli dobrze pamiętam, to było event name. Zobaczmy. Tak. I file name. Chyba gotowe. Dobra. A, file name. Dobra. To będzie fine name. Nową klasę sobie zdefiniujemy i to już będzie S3 endpoint. Request handler bez zmian, tylko tym razem nic nie przyjmujemy. A zwracamy listę, taką brzydką, event itemów. Znowu musimy się zautoryzować w AWS-ie, czyli credential provider. DynamoDB mapper, bo wyciągamy dane z Dynamo.
Inicjalizacja. Provider. Basic AWS Credentials. Niech będzie, że wyciągniemy to tak samo jak w poprzednim przypadku. I zainicjalizujemy mapper. Region ten sam, credentiale te, które są. Budujemy, koniec. Teraz będzie troszkę inaczej, bo teraz sobie wyciągniemy, żeby było ciekawiej, to metoda do wyciągania danych nazywa się scan. Czyli taki typowy select to będzie scan. Skanujemy, wyciągamy event item i dajemy domyślne puste zapytanie, czyli wyciągamy wszystko. DB scan expression. Dobra, spróbujmy to skompilować. Chyba się nigdzie nie walnąłem. Która ta? Nie. Ta tylko inicjuje ci ten mapper. A faktycznie on zrobi to połączenie dopiero chyba przy wywołaniu jakiejś operacji. Jest tam wewnętrznie sobie, tak. Pooling, tak? Coś takiego. Znaczy nie jestem pewien, czy pooling, nie, ale połączenie jest de facto tworzone dopiero tam. Jakbyśmy popatrzyli w głąb Dynamo i usług AWS-owych, każda z nich ma low-level API w postaci REST-a. Więc to wszystko, co my tu robimy, obudowuje tak naprawdę REST-a. Nie? Możemy sięgać bezpośrednio, a możemy zrobić tak. W tym, że no, dla nas to jest bardziej niż tamto, nie? Skoro jest, trzeba wykorzystać. Dobra, skompilowało się, to tylko musimy stworzyć sobie nową funkcyjkę. Dobra. Którą nazwiemy S3 Endpoint dla niepoznaki. Jest zrobiona w Javie. Domyślne ustawienia. I co? Teraz, jak ja to nazwałem? S3 Event Endpoint? Tak. Dobra. Dobra. I nazwa klasy. To było S3 Endpoint. Dobra. Znowu zmienne środowiskowe, które sobie skopiuję. Tu sobie ustawimy na 512 i damy 10 sekund. Reszta jest OK. W międzyczasie odpalimy sobie jeszcze jedną konsolę AWS-ową, której to konsoli konfigurować sobie będziemy naszą usługę API Gateway, która będzie umożliwiała nam dostęp. Dobra. Załadowało się jeszcze? Nie. To API sobie nazwiemy RUK API. Dla niepoznaki. Można sobie całe API zaimportować ze Swaggera albo wykorzystać jakieś gotowe przykłady. My zrobimy takie na świeżo.
No i mamy takie API, zaraz będziemy je sobie konfigurować i wdrażać do usługi. Dobra, zapisało się. Teraz to, co musimy zrobić, to musimy, ale przetestujemy tą usługę, żeby wiedzieć, czy to w ogóle działa, czy ta lambda w ogóle działa poprawnie. Dobra, chyba wszystko, test. Poczekamy nasze kilka sekund, żeby się rozgrzał kontener. I udało się, a teraz popatrzymy, czy faktycznie tam są jakieś dane. No są. 3 rekordy, mniej więcej tak jak w bazie. Pierwszy i ostatni to są te sztucznie dodane i ten środkowy, który dodaliśmy ręcznie. Czyli zadziałało, pobrało dane. Ale to nie wszystko, bo teraz, żeby to wystawić jako endpoint, to musimy w API Gateway wystawić tą metodę lambdy. Stworzymy sobie geta, który to get będzie działał na naszą lambdę. Ona się nazywa S3 endpoint i save. Okay. Wydawałoby się, że wszystko zrobione, ale to jeszcze nie. Ponieważ w tym momencie mamy tylko i wyłącznie skonfigurowane nasze API, a nie jest ono wdrożone. Nie mam fizycznie endpointa jeszcze w tym momencie, żebym mógł do niego strzelić w internecie. No i dobra, żeby to zrobić, to tu jest taki magic button deploy API. Klikniemy, stworzymy sobie jedyny słuszny stage, czyli środowisko, nazwijmy to w ten sposób, które oczywiście będzie się nazywało produkcyjnym. Bo produkcyjne testy zawsze wychodzą najlepiej. I teraz, jak sobie popatrzymy tutaj na tą konsolę, to już mamy coś, co jest bardzo fajne, bo to już jest URL do naszego API. Czyli de facto, jak ja tu kliknę, to powinno pobrać dane. Udało się. Brzydko wygląda, ale udało się. Zaraz wam to pokażę w Postmanie, żeby to było, żeby to wyglądało jak należy. Skopiujemy sobie tego URL-a. No, gdzie to jest? Nie, brzydko. O tak. Ciach. Jak wyślemy to, to widzicie, że to zwróciło nam dane. Ponieważ kontener był wygrzany, to czas uruchomienia to tylko 323 milisekundy. Ktoś mi powie, dlaczego ten czas jest taki niefajny? Serwer jest w Stanach, dlatego to jest to latency, o którym mówiliśmy. Moglibyśmy spróbować odpalić to samo we Frankfurcie, jest szansa, że byłoby szybciej, nie? Jak widzicie, te dane tutaj są, więc tak naprawdę wszystko się powiodło. Oczywiście możemy pisać jakieś bardziej rozbudowane zapytania niż tylko prostego scana, tu możemy dodać jakiś parametr. Już powiedzmy, że nie będziemy się w to bawić, bo to już jest jakaś tam kwestia no tak naprawdę tego ORM-a, a nie samej usługi serverless. Jak widzieliście, tak naprawdę chyba w pół godziny, bo nie liczyłem czasu, udało nam się praktycznie nie posiadając żadnych zasobów postawić dwie usługi, które jeszcze do tego ze sobą współgrają. Reagują, działają, wystawiają jakieś apki. To tyle ode mnie. Pytania. Mam pytanie odnośnie tworzenia większych projektów. Bo w tej chwili stworzyłeś dwa projekty w Mavenie, żeby napisać dwie lambdy. A jeśli mój projekt na przykład ma 100 różnych endpointów. Jak... Szatkujesz go sobie. To od ciebie. Możesz mieć to w ramach jednego projektu, możesz sobie wrzucić wiele klas, które de facto będą lambdą, a ty będziesz tylko w ramach funkcji wdrażał jakby raz tą, a utrzymywał jeden kod. To nie jest żaden problem, nie? Poza tym to jest chyba kwestia naszego myślenia, nie? To jest tak, jak mamy metodę, która ma 2000 linii i wszyscy mówią, że nie da się tego podzielić. No da się, tylko kwestia jak, tak? Na mniejsze kawałki, klasy i tak dalej. Także ja myślę, że to jest kwestia gdzieś tu mentalności. Zauważ, że jeżeli masz dużo takich elementów, no to musisz pomyśleć też, jak je przetrzymywać. No, też repozytorium, czy mieć jedno, czy wiele.
jeżeli to są usługi zależne od siebie, no, zależne nie bardzo, ale współgrające ze sobą, tworzące jeden mikroserwis, nie? No to myślę, że jest sens trzymania tego w jednym projekcie Mavenowym. A jeżeli no to są niezależne usługi, no to ja bym to dzielił. No. Tu jeszcze chciałem wam pokazać książkę, zapomniałem, właśnie Petera Zbarskiego, Serverless Architecture on AWS. Książka jest bardzo fajna, warta przeczytania. Trochę ciężki jest ten początek taki, gdzie oni tam opowiadają o swojej historii, też o tym wstępie takim, no, nazwijmy go teoretycznym. Natomiast ogólnie bardzo pozytywnie, polecam też kilka wystąpień Petera, chociażby na chyba GoTo w Amsterdamie, czy w Niemczech, już nie pamiętam, gdzie on występował. Bardzo fajną ma prelekcję, 45 minut, gdzie on opowiada o tym. Zresztą na temat serverless, wbrew pozorom, coraz więcej pojawia się fajnych prezentacji, można coś poczytać. Książkę można kupić na tym Urlu. Ja nic z tego nie mam, żeby była jasność. Ale ponieważ gdzieś ten content dostałem od Petera i mieliśmy okazję kilka razy pogadać, no to to jest moje podziękowanie dla niego, nie? Ja opowiadałem o części AWS-owej. Oczywiście identyczną usługę ma Google i to jakbyśmy popatrzyli na te usługi, to każda z nich ma swój odpowiednik. W tym, że na przykład w Google Cloud Function programuje się tylko w JavaScriptie, trzeba było App Engine użyć, żeby skorzystać z Java. Tu wykorzystałem właśnie AWS-a ze względu na to. Poza tym moja historia jest taka, że miałem klienta w Stanach, który miał całe środowisko postawione w AWS-ie. I tam stworzenie maszyny, to nikt nie patrzył na jakieś tam dolce, że one sobie tam lecą, tylko po prostu mieli umowę ramową i wykorzystywaliśmy. Tam problem był innego typu, tam problem był tego typu, że mieliśmy całą infrastrukturę, 30 parę serwisów postawionych i każdy z nich tak naprawdę albo to była część aplikacyjna, czyli uruchamiana aplikacja w Javie, albo jakaś baza danych. Mieliśmy 3 nody Mongo, które... No, utrzymanie tego środowiska, jak policzyliśmy według standardowych cen, to było chyba 32 tysiące dolców miesięcznie. Nie? Więc to nie było małe środowisko, bo te maszyny niektóre były naprawdę duże. I to, co myśmy im zaczęli proponować, to przechodzenie coraz bardziej na usługi serverless. Niestety materia oporna. Mnie w projekcie nie ma, a klient dalej nie podjął decyzji. To jest fajna rzecz, bo AWS ma takie rozwiązanie, które się nazywa CloudFormation. Piszesz sobie skrypty i później uruchamiasz tylko te skrypty. On ci może całe środowisko postawić. Ja tego nie pokazywałem. To jest narzędzie typowo obsowe, ale naprawdę jest mocne, bo tam dokładnie definiujesz to wszystko, co ja tu wyklikałem, to możesz tam zdefiniować. Przy pomocy też toola tego command line'owego możesz wdrażać wszystko. Tak samo wrzucać lambdy, tak samo je uruchamiać, odpalać, definiować triggery i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji jest taka dosyć ciekawa książka, ale trochę trudna. Infrastructure as code. Ona właśnie generalnie... No ale jeżeli idziemy w stronę DevOpsów, no to zawsze tak będzie, tak? Coraz więcej projektów, w których ja na przykład mam okazję uczestniczyć, głównie tych za oceanem, no to takich operacyjnych ludzi to już nie ma. To już my jesteśmy odpowiedzialni za end-to-end rozwiązanie. Czyli bierzemy, zarówno wytwarzamy kod, jak i wdrażamy go i jeszcze monitorujemy. No ale to jest zupełnie osobny temat. Z takich jeszcze rzeczy, co mogę wam pokazać tak na szybko, to jeszcze jedna rzecz, co wam nie pokazałem, a jest warta pokazania. W Lambdzie to taki prosty monitoring, gdzieś tu jest. Gdzieś tu był. Nie, to nie to, to nie to. Tu są logi, by action, endpoint, a monitoring. Tu mamy generalnie, odpaliliśmy tą lambdę 5 razy, tak? To tam nic wielkiego się nie działo. Gdyby jakieś błędy leciały, to one też by się tu pojawiły. Możemy sobie podglądać te metryki, logi trzeba by było skonfigurować, więc na razie tego nie ma. Jak wejdziemy do CloudWatcha, no to narząd jest już taki kibanowo, tak już wygląda zacnie, nie? Tu już można coś więcej zrobić, podefiniować sobie alarmy i tak dalej. Zresztą to jest kombajn, nie tylko do Lambdy, ale do generalnie monitorowania całego środowiska AWS-owego. Tak. Pytania? Nie ma pytań. Czy
gdyby ktoś chciał się zacząć bawić tym AWS-em. Ile hajsu trzeba? Jest tak, że możesz założyć konto i dostajesz na 12 miesięcy free tier i część usług, które są darmowe cały czas. W tym, że niestety trzeba podać numer karty kredytowej. To może być karta debetowa, nie? No musisz pamiętać o tym, że może trzeba to monitorować i niestety AWS nie wyłączy dla ciebie usługi, tak jak to robi na przykład Google, kiedy przekroczysz 300 dolców, tylko oni chętnie tam wyciągną z ciebie kasę. Także, natomiast w ramach tego darmowego, no to możesz postawić jedną maszynę, która będzie cały czas chodzić przez 12 miesięcy, taką małą. Możesz Lambdy sobie uruchamiać, API Gateway, S3 odpalić, Dynamo, wszystkie te usługi możesz sobie potestować. Ale generalnie nie wszystkie są dostępne usługi, te frikirze, prawda? No nie wszystkie. No. A co do tego, że mogą tam serdżować, to muszę sobie limity chyba postawić. No alerty, ale alerty spowodują, że dostaniesz tylko maila. No coś, ale dalej cię będzie charge'ować, nie? Musisz szybko reagować, nie? Nie, no, oczywiście tu mogę wam pokazać, to nie jest żadna tajemnica, bo tam na szczęście nie ma. Jest taki magic dashboard, który nam pokazuje, jak się załaduje, ile wyprztykałem. Widać, że nie, przygotowanie tego przez wykonanie wiele razy absolutnie nie naruszy to tej darmowej części. Także do pobawienia się jak najbardziej. Do pobawienia się jak najbardziej. Jak ktoś się też ktoś bawi, zapomina na przykład włączyć jakąś instancję i szczerbuje mu coś, to na przykład kolegi mają taki case i napisał do nich zwrócił mu kasę. No więc też, znaczy oni są tak tacy, że idzie się dogadać, nie? Raz to było coś takiego, że ktoś wysłał klucze na GitHuba prywatne i ktoś się wybił i kopał bitcoiny. Sporo poszło, ale też jakby zwrócili kasę. Znaczy oni mają świadomość tego, że nie są tani, nie? I dają coś za coś, nie? Właśnie to jest przykład. Dużo rzeczy, ja na przykład w internecie wyczytałem, że gościu jeden dostał rozszerzenie tej free tier na kolejne 12 miesięcy, nie? Żeby to robić. Także to do pobawienia się tak. No tu jest problem z developmentem, bo jeżeli chcesz to uruchamiać i testować, no to musisz już mieć środowisko, najlepiej AWS-owe. DynamoDB można odpalić lokalnie, ale powiem wam szczerze, zacząłem robić na tym testy performance'owe i ono klękło przy naprawdę niedużej bazie. Więc lokalnie to jest no, nie do wykorzystania, nie? Raczej tak na testy jednostkowe, o. Może jakieś tam odrobinę większe. Są rozwiązania alternatywne, na przykład zamiast S3 można wykorzystać taki darmowy serwis Minio, oni mają API SDK dokładnie takie same, tylko uruchamiasz to na własnej infrastrukturze, to jest napisane w języku Go. API jest to samo, podpinaliśmy się, działa super, można wykorzystać. No, inne bazy, no to nie problem, instancja, wiadomo, VM-ka, więc tak to wygląda. Lambda, no to jest de facto jedna metoda, którą odpalamy, zawsze możemy ją przetestować. Jakieś pytania jeszcze? To dziękuję w takim razie.